Halo, halo ludzie, hipisi, hipsterzy i kosmici, mówi do was Kurko na Esteru. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę na temat Lafroiga lore, czyli najbardziej chyba takiego obrośniętego w sławę i najbardziej obrośniętego w kult i Lafroiga. Jest to Lafroig, co ciekawe. Standardowa zielona butelka Lafroiga, ale jednak ciemna etykieta, więc wiemy, że jest tutaj jednak poważnie i jest tutaj, powiedzmy, trochę mrocznie, ale ta powaga tematu idzie bardzo mocno w parze z nazwą tej whisky, ponieważ lore to z angielskiego takie określenie na wiedzę, na znajomość tematu, na taką, jak rzemieślnik swojemu praktykantowi czy swojemu uczniowi przekazuje wiedzę i przekazuje umiejętności razem z tą wiedzą, to jest właśnie lore, czyli to jest taka jakby z jednej strony wiedza i z jednej strony umiejętność, a z drugiej strony jest to taka trochę spuścizna i taki element tradycji jest tu jednak ciągle zachowywany i przekazywany z pokolenia na pokolenie. Wyjmuję sobie drugi kieliszek, ponieważ mam jeszcze kropelkę Lafroiga 10-letniego, który gdzieś tam się pojawił jakiś czas temu przy okazji 18-letniego Lafroiga, więc skoro mam jego kropelkę, to będę mógł sobie porównać, ponieważ wydaje mi się, że dużo ludzi stoi przed takim dylematem, że jeżeli lubi Lafroiga 10, to co innego jeszcze z Lafroiga można by kupić. Wiele osób sięga oczywiście po logiczny, powiedzmy, rozwój względem 10, czyli po Lafroiga Quarter Cask w wyższym procencie, bez filtracji na zimno, o ile dobrze pamiętam, niestety bez podanego wieku, tutaj znowu zresztą też niestety bez podanego wieku, ale też i w wyższym procencie, ponieważ mówimy o 48% w porównaniu do tego standardowego Lafroiga, które ma procentów raptem 40. I tak, mamy destylarnię, która należy do koncernu Beam Suntory. Mamy oprócz Lafroiga w portfelu Beam Suntory również Ochentoshen, Bomora, o którym było niedawno, Glengiri, o którym było kiedyś, ale już od bardzo dawna też nie było na kanale. Mamy też Ardmore, który jest całkiem fajną space-side'ową destylarnią, robiącą też lekko dymną whisky, która idzie niestety w większości w różne blendy, takie jak Teachers, ale też na przykład mamy takie whisky jak Konemara, takie whisky jak Yamazaki, takie whisky jak Hibiki, takie whisky za zachodniego brzegu oceanu, jak Maker's Mark i Jim Beam, czy też Bourbony, jakkolwiek to nazwać, alkohole wysokoprocentowe. Także korporacja, która ma w portfelu produktów bardzo dużo. I tutaj cieszę się, że Lafroig w takim standardowym portfelu ma raptem 10 i selecta w takim niskim procencie, który trąci trochę jednak podejściem bardzo oldschoolowym do tematu. I Lafroig lore jest bardzo często polecany właśnie jako ten Lafroig dla entuzjastów, dla ludzi, którzy szukają czegoś gęstszego, czegoś takiego bardziej charakternego, czegoś, co bardziej pokazuje profil destylatu z Lafroiga, dla ludzi, którzy mają już trochę bardziej doświadczone, trochę bardziej rozbudowane podniebienie. Zresztą sam John Campbell, który przez 27 lat był master distillerem w Lafroigu, mówi, że lore, które było wprowadzone do portfela w 2016 roku, to jest najbogatsza whisky z destylarni Lafroig. John Campbell odszedł już na emeryturę po przepracowaniu 27 lat w Lafroigu i od września 2021 roku już w Lafroigu nie pracuje. Zresztą też i to jego stwierdzenie, że jest to najbogatsza whisky, którą oferuje destylarnia Lafroig, trochę wprawia mnie w zakłopotanie, bo co z Lafroigiem 10-letnim, ale w wersji Cask Strength, która również zachwyca entuzjastów whisky z bardziej rozbudowanym podniebieniem i większym doświadczeniem, i tam przynajmniej wszystko się zgadza, nie ma filtracji na zimno, nie ma dodanych barwników, jest 58, 59, 60, czasem nawet 61% w zależności od wypustu, jest podany wiek i mamy tę moc beczki. Jednak tutaj mocy beczki nie mamy, mamy fajnie, że jest 48%, ale są dodane barwniki. Wydaje mi się, że na opakowaniu gdzieś jest też napisane, że jest to whisky niefiltrowana na zimno. Tak, to akurat jest podane na tubie, że nie jest filtrowana na zimno. Niestety barwniki ciągle ta whisky posiada. Także mamy
dwa z czterech takich wymogów whisky craftowych odhaczone, także trochę tak se. Co do wieku, nie ma tutaj wieku podanego bezpośrednio na opakowaniu, natomiast wydaje mi się, że John Campbell, albo jeżeli nie John Campbell, to ogólnie oficjalne informacje, które destylarnia podaje na temat lore, czy też lorki, jak jest często nazywana pieszczotliwie przez entuzjastów, to, że w skład tego produktu wchodzą whisky od 7 do 21 lat. W jakim procencie, w jakim natężeniu, dokładnie po czym, który fragment tego przepisu jak był leżakowany, to się nie dowiadujemy. Dowiadujemy się, że w całości mamy tutaj wpływ z beczek, które są po Lafroigu, także mamy ciekawy element tego, że destylarnia nie mówi, do czego na początku były użyte te beczki. Oczywiście były użyte najprawdopodobniej do Bourbona, ale potem leżakował w nich Lafroig i teraz na nowo leżakuje w nich Lafroig. Albo były to beczki oskrobane i na nowo zasezonowane samym Lafroigiem, tego się już nie dowiemy. Dowiemy się natomiast, że oprócz ex-Lafroig beczek mamy tutaj ex-beczki po Sherry z pierwszego napełnienia i beczki, tak zwane ćwierćbeczki, kurterkaski, czyli beczki, które miały chyba 125 litrów objętości, o ile dobrze pamiętam. Przy okazji mamy tutaj też i dąb europejski, ale nie jest powiedziane, po czym jest to dąb europejski, po jakiego typu winie albo nie winie. I przy okazji mamy też jakąś domieszkę beczek po Bourbonie z pierwszego napełnienia, także jest 5 różnych typów beczek przynajmniej i różne strony, różne newsy, różne informacje czasami podają, że 5, ale wymieniają 2, natomiast różne strony wymieniają 2 lub 3 różne typy beczek, więc jeżeli się przejrzy wszystkie strony i wszystkie newsy, to można sobie skompletować tych 5 i dojść do tego, że mamy ex Lafroig, ex First Fill Sherry, Quarter Cask, ex First Fill Bourbon i dąb europejski. Ale to tak. Mamy te 48%, nie mamy filtracji na zimno, mamy dodane barwniki, więc trochę słabo, ale nie mamy podanego wieku. Trąci to trochę jak coś, co mogłoby być bezpośrednim, może trochę pośrednim konkurentem dla Artbega Ögedal. Artbeg Ögedal bez filtracji na zimno, 57%, 54%, jakoś tak, 58% chyba miał Corrie Vreckan. Ögedal miał chyba 54% z haczykiem, tam bez dodanych barwników i też bez CS-a, tylko w podwyższonym procencie do 54%, więc może jakoś to może faktycznie ze sobą konkurować. Lafroig mógłby tutaj też dać prawdopodobnie więcej procent, ale nie dał i trudno. To tak, w 2016 roku i w 2017 roku dużo srebrnych medali. Tak jest napisane na stronie chyba nawet Lafroiga albo na którymś z dużych sklepów agregatów, na których sprawdzam informacje. W 2017 roku na San Francisco Wine and Spirits Championship mamy double gold, podwójne złoto. Na International Wine and Spirits Competition w 2019 roku mamy srebro i to jest podane na stronie Lafroiga faktycznie i w 2019 roku Jim Murray w swojej Biblii Whisky mianował Lafroiga Lore jako najlepsza szkocka whisky bez podanego wieku. Także duże buty do wypełnienia przez tą whisky. Ja się bardzo długo wzbraniałem przed zakupem, tak sobie myślę, nie będę następnej korporacyjnej butli kupował, szczególnie, że to jest NAS, który kosztuje około 65 funtów w Wielkiej Brytanii, bez żadnych promocji. Trafiło się na szczęście, że dostałem od klienta kupon rabatowy do wykorzystania w Amazonie, wśród jakichś tam różnych innych podzięk, które gdzieś tam kiedyś dostałem. Przy okazji, więc stwierdziłem, że skorzystam sobie z tego i sobie 20 funtów utnę z tych 65 i za 45 funtów, no to już można jednak trochę porozmawiać. W Polsce spotkałem się z cenami pokroju 480 zł w najniższym przypadku, a nawet i 530 zł na niektórych online'owych stronach zakupowych i wydaje mi się, że są to ceny absolutnie niedorzeczne i zaporowe. To nie ma mowy, żeby 65 funtów się przekładało na ponad 500 zł. 300 prawdopodobnie jest jeszcze spoko. Do 400 może jeszcze można to naciągnąć. Jeżeli da się tą whisky znaleźć poniżej 300, to prawdopodobnie można się nią faktycznie zainteresować. Ale czy trzeba się o nią zabijać? To przekonamy się za chwilę przy okazji
zaniuchania i spróbowania, co jest jednak w tym kieliszku. Na nosie przede wszystkim rzeczy, które kojarzą mi się z polerką do skóry. Terpentyna, rozpuszczalnik, trochę kleju modelarskiego, takiego do sklejania plastikowych modeli, czołgów, samolotów i tak dalej. Dymność dosyć ładnie ukryta pod takim elementem mineralno-jodynowo-bandażowym. A jak już w końcu się do tej dymności dokopiemy, to kojarzy mi się ona z wędzonymi śledziami i takim elementem rybno-wędzarniczym. Przede wszystkim. Ładny, świeży dym. Trochę kojarzy mi się z takim jesiennym dniem i spacerem po plaży, bo jednak jestem z nadmorza, więc jesienne spacery po plaży to przede wszystkim jednak bardzo dużo dymu wędzarniczego. Więc to taki klimat mi to przywodzi na myśl. Siarka, taka siarka w stylu dymku z zgaszonej zapałki. Oprócz tego bardzo delikatna owocowość. Mamy trochę jakichś kwaśnych zielonych jabłek w stylu Granny Smith. Mamy trochę może cytrusów, może skórki z cytryny, może trawy cytrynowej, ale przede wszystkim mamy takie rzeczy ciężkie. Trochę chemiczne z jednej strony, polerka do skóry, terpentyna, rozpuszczalnik, z drugiej strony trochę smaru, trochę tego kleju modelarskiego, jakiś taki element trochę też wulkanizacyjny mi się tutaj przejawia. Ale też i ta siarka mogłaby się kojarzyć na przykład z krążkami cebulowymi, ponieważ jednak cebula też siarki ma dosyć sporo. Takie krążki cebulowe, które się dostaje też do jedzenia na głębokim oleju usmażone. Śliwki, powidła śliwkowe, generalnie wędzone śliwki i trochę takiej kwaśności dosyć mocno bijącej z jabłek. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o nos. Zobaczmy, co będzie na języku w slancie. Na języku dużo więcej dymności. Dymność bije bardzo, bardzo na przodzie. Ciągle dużo chemiczności. Jest dosyć oleista, taka lekko śmietankowa w swojej teksturze. Absolutnie przywodzi na myśl znowu terpentynę, rozpuszczalnik, prażone wodorosty, algi, jodyna, bandaże, mineralność, może nawet rzeczy w stylu wernix, jeżeli już mówimy o terpentynie, czekoladowa goryczka, śliwki, jeszcze raz śliwki, kakao. Takie śliwki z bombonierki zaklejone ciastem truflowym, czy ciastem takim nugatowym i polane w czekoladzie, rzeczy w tym stylu. Na finiszu mineralna, wytrawna, dużo słodyczy, takiej gęstej, cierpkiej, ciężkiej, właśnie kojarzącej się z powidłami śliwkowymi, kojarzącej się z melasą, kojarzącej się z syropem klonowym. Przyjemnie ciężka, bardzo charakterna, bardzo taka ukierunkowana w jedną stronę jednak whisky. Dlaczego zrobili tak, że 5 różnych typów beczek musiało tutaj wejść w skład leżakowania, to nie wiem. Może konkretne typy beczek pokazywały konkretnego typu inny pazur. 7 do 21 lat w kupażu. Trochę cytrusów. Trochę bardziej się teraz skupię na tych kwaśnych jabłkach. Może trochę gruszek, ale to sobie ulatuje dosyć szybko. I mamy trochę takiej kwaśności, trochę takiej goryczki i trochę tych elementów bardziej chemiczno-rozpuszczalnikowo-mineralnych. Wszystko oczywiście całkiem przyjemnie oczadzone w taki sposób, że aż liżę sobie językiem podniebienie, bo wydaje mi się, że mam taki wędzarniczy
osad, czy też w ogóle spalinowy nawet osad na podniebieniu po piciu tej whisky. Ciekawy eksperyment, ciekawy myk. Nie dziwię się, że dla wielu osób jest to najciekawszy i najbardziej taki laforoik zapadający w pamięć, do którego się wraca. Tutaj pro forma jeszcze spróbuję sobie kropli tego laforoika 10-letniego. No inna bajka, zupełnie. Czuć bardzo mocno wodnistość tej dziesiątki, 40% a 48% robi jednak dużą różnicę. W przypadku dziesiątki dużo więcej z tej dymności, oprócz tego, że mineralności, oprócz tego, że chemiczności, oprócz tego, że wernik, sterpentyna, rozpuszczalnik, jodyna, mokre bandaże, polerka do skóry i tak dalej. Wychodzi mi trochę bardziej czegoś idącego w kierunku wędzonego sera. Sera wędzonego w stylu rolada ustrzycka i takie klimaty, może jakiś oscypek. Trochę więcej było w Laflojgu lore jednak jakiejś wędzonej ryby, czegoś takiego bardziej wytrawnego niż takiego tłuszczowo-mleczno-soczystego. Więc w kierunku właśnie jakichś takich bardziej może makreli wędzonych, nawet może śledzi wędzonych, czegoś takiego. W tą stronę. Plus taka słodycz, która z jednej strony jest słodyczą, a z drugiej strony właśnie nie jest słodyczą. Jest taką trochę cierpkością, taką trochę goryczką, jakby mieć właśnie syrop klonowy z melasą, z jakąś taką z jakimś takim trochę sokiem śliwkowym wędzonym. Jakimś takim elementem smaru jeszcze domieszanym do tej whisky. Ciekawa propozycja, Laphroaig Lore. Czy 65 funtów? To trochę powątpiewam. Czy 500 zł? To na pewno nie. Więc jeżeli jesteście w stanie znaleźć takiego lora, czy też taką lorkę, za jakieś 300 zł, niecałe 300 zł, to może być to opcja ciekawa do sprawdzenia. Nie jest to whisky, którą piłbym na co dzień, mimo że są to takie klimaty dziwne, brudne i okopcone, które mi generalnie dosyć mocno pasują. Ale na pewno tematem warto by się zainteresować. Jeżeli szukacie czegoś innego z Laphroaiga, a nudzi wam się już picie ciągle 40%, to prawdopodobnie można chwycić polorę. Ale wydaje mi się, że za, jeżeli policzyć tak jakby przelicznik cena-jakość, to ze wspomnienia przynajmniej, ciągle wydaje mi się, że Quarter Cask jest lepszą opcją. I podkreślam, że ze wspomnienia, ponieważ Quarter Cask nie piłem od kilku lat, prawdopodobnie od momentu wykończenia tej butelki, którą recenzowałem na kanale jakieś 3 lata temu prawdopodobnie, to od wtedy Quarter Cask nie piłem i jadę tylko na wspomnieniach, które są bardzo, bardzo pozytywne jednak. To chyba tyle, co miałem dla was na dzisiaj. Pozdrawiam, mówi do was Knurkonesur, Kamian Dohas, Gumi Lama Life.